Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym wyzwaniu kas na moim i na chłopaków kanale. Jest on oczywiście Wojtek i Piotrek. Dzień dobry. Dobry. I już pewnie po tytule widzicie, robimy sobie dzisiaj Genetic Cast Challenge, czyli będziemy robić genetic matkę, ojca. Oh my god. A dziecko się przerobi. He's gęs. Boże, Wojtek. Aż się moja ślinka. Aż moja ślinka. Aż się ślinka. Pięknie. Słuchajcie, Wojtka ślinka się śmieje. A Wojtek, podajesz liczby teraz. Od 1 do 5. No nie chcę wiedzieć, będziemy losować mężczyznę najpierw. No. Aha, najpierw faceta. Jeden. No, Piotrek? Od 1 do ilu? 5. Do 5. Daj ja dam... 2. No to mamy 3 i ja daję 3, więc mamy 6. Tak? Tak. Kosteczka? Więc wszystkich losujemy na 6. Tak? Tak, wszystkich. Czyli w sensie i jego, i ją, i imię i nazwisko dla niego też. Więc... Aha. Raz. Dwa. Dwa. Trzy. Jaki wąs. Cztery. 5, 6. Całkiem normalny wyszedł, nie? Wygląda jak mój szwagier. A Boże, ja dziewuchę losowałem. Dobra, nieważne. To teraz faceta. No to brawo. To nie ma już nic. Ale jeszcze imię wylosuj może najpierw tej dziewuchę. Aha, i też 6 razy? 6 razy i nazwisko tak samo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Kazimierz. I nazwisko. Nie, mi action zasłania i nie wiem, co tu jest. Raz, 2, 3, 4. 5, 6. Kazimierz Mazur. Ja mam 4, ale nie wiem, jak on się nazywa. Ja mam Maciej. Kurczę. 3, 4, 5, 6. Paliwoda. U mnie jest, dziewucha się nazywa Burak, ale nie wiem, jak ma na imię, bo nie widzę, bo mnie action zasłania. No niestety, ale wiesz, halo action. To można, ale to można jakoś ten, pod którymś klawiszem jest, żeby to schować. Dobra, mam. Nie, to wystarczy najechać na awatar. Mam Paulinę Burak. Doskonale. Wybierzmy jeszcze, słuchajcie, wybierzcie sobie cechy od razu. Też. Dobrze. A to też od razu cechy, no tak? No niech będzie jakieś tam... Też może kosteczkę? Właśnie się nie da, no. Aspiracje też? Ona będzie... Ja daję cokolwiek. Ona będzie miłość i nieczulna romantyczka. Nie będzie jedzenie, bo dałem, przyjemnie. Dałem cokolwiek, słuchajcie. Będzie nieprzystępna. On ma z tyłu kitkę! Naprawdę? Będzie kleptomanką. Uuu. I będzie... I jeszcze sprężę się, mój drogi. Ja dam jeszcze to. To czekajcie, to oni muszą się nazywać Burak, tak? Czyli wpisujemy po prostu Burak w drugą osobę, tak? I też randomowe nazwisko. Druga osoba będzie się nazywała po prostu Burak, już też, tak. Dobrze. Dobra. I będzie to kumpel. Teraz już ustawiliście wszystko? Tak, już głos. Teraz dobra, teraz Simka. Jesteście gotowi? No. Na tak, sześć. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O Boże. Ja już zostawiłem wcześniej, więc to ja tak zostawiam. Aha, dobra, więc imię. Dobra, teraz imię. Tamten był Mazur u mnie, tak? Chyba tak, nie pamiętam w sumie. Mazur. Pali wodę muszę wpisać. I imię. Raz, u mnie jest dwa, Bogusław trzy, Burak. Cztery, pięć, Paulina Mazur. Może o, to ja Paulinę. Dobra, słuchajcie, edytujcie sobie też związki, żeby byli... Ja już mam zrobione. On będzie Genovefa. Będzie głupkiem i będzie niecierpiący dzieci. O, to będzie patologiczna rodzina. To u mnie ona będzie chciała rodzinę. Ja wybieram na losowo. Co to jest? Wampirzy ród, nie, tego nie chcę. Dobra, czy jesteście gotowi? Momencik. Nie będzie kreatywna. Na dziecko? Czy jesteśmy gotowi na dziecko, na babę? Na dziecko, na babę? Klikacie, bawcie się genami, no nie? Czekaj. Kotów. I rodzinna. Pięknie. Dobra, powiedzmy. Dobra, i teraz bawcie co? Się, baw się plusik, genami, tak? Baw się genami. I dajemy dziecko w wieku nastoletnim. U mnie jest chłopczyk. Czekaj, ale dziecko. Wybierzcie. Dziewczynka! Partnera wybierzcie. U mnie też jest dziewczynka. U mnie jest chłopczyk i stwórz no losowo. Dobra. Czy, nie no, i nastolatka. No stwórz losowo córkę 6 razy klikamy, tak? Nie. Z tego, co ci już wyszło. Aha, czyli taka jaka powstała, z taką tak będziemy przerabiać. No mój wyszedł Alvaro Soler. Oddaję gotowe. Młoda ja... Pakosińska, chociaż nie, to nawet nie jest Pakosińska. Dobrze, nie. Ja tylko... A mi wyszła strasznie podobna do matki. Wylosujcie imię. Raz, dwa, już. Trzy, cztery, pięć, sześć. Emil Mazur. Cztery, Emilek. Pięć, sześć. Patrycja Paliwoda. Ale,
Ale u mnie wyszła Paulina, to jest matka Paulina i córka Paulina? No to będzie Paulina, no, Paulina Junior. Junior. No, no już, no co, no niestety. Poczekajcie, i Paulina tak, Senior. Ja Paulina JR, o. JR. Po prostu Junior. Słuchajcie, junior, no... O, Paulina Junior. Emil wygląda idealnie. Więc pamiętajcie, nie możemy mu zmieniać nic oprócz w sumie włosów, tak? No bo to jest genetyk, no i musimy wszystkie stroje zrobić. Tak. 15 minut. A poczekajcie, my z Wojtkiem mamy jeszcze... make-up. To jeszcze co? Tak. Jeszcze głos i cechy też wybieramy teraz, tak? No ja już dobrałem, także ja już jestem ready. Dobra. Czekaj, to ja żeby go zmieniać. Ona chce być bajecznie bogata. Moja będzie chce być wesoła. Moja chce być duszą towarzystwa. I będzie znacznie. Oho. Pięknie się bawicie, pięknie. Romantyczna. No. I. Ja widziałem po prostu na chybu i trafił wszystko. A powiedzcie, Maciek, rozbieramy, że tak powiem, na dzień dobry, czy to robimy wedle naszego czasu? Wedle czasu. Dobrze. Więc nic tam nie ma, jest trój. Zaczniemy. I ile mamy czasu? 15 minut. Nie będzie materialistka. 15, trudno. Dobra. To ja już... minutnik, Jezus, mara się wysłowić nie mogę. To co? mogę odliczać? Tak. Więc 3, 2, 1, start! Poszli. Start. I dobra, poszli. Jedziemy, 15 minut. Dobra, tak. Kolor można włosów zmieniać, prawda? No, ale włosy chyba też tak, możesz zmienić, możesz... czy nie? Tak. Bo ludzie zmieniają fryzury. Tak. Tylko koloru twarzy i wszystkiego nie możemy, nie? Tak, czymś tam mi takie pierdoły, nie? Ej, ja ona go porozbieram. Na kogoś, a nie pamiętam kogo. To on z 19 plus mi przypomina. Dobra, tą... potem będzie... Boże, jak ona się nazywa? Pokaż mi się tu, człowieku, pokaż się mnie tu, kolor włosów. Boże, jak ona ma... Ale brwi rozumiem, że wszystko też możemy zmieniać, no bo to są... Można sobie go depilować. Nie, tylko... Nie, zróbmy tak, że wiecie... Nie? Tylko... No nie, chyba nie. Nie, nie pamiętam już, jak to było. Dobra, to słuchajcie, umówmy się tylko na makijaż, bez zmieniania... Dobrze. Ale też nie, no brwi można, halo. Można depilować, można sobie ten... I można namalować tą kredką nawet sobie, przecież kobiety malują. Kurczę, tak. Jakie to jest ten... No, co ja mam ci... Jakąś mam fryzurę, może tak? O, tak, dobrze wyglądasz. Jola, właśnie ona się Jola nazywa. Jola. Jola. Lojalna Jola? No właśnie ona, no była lojalna. Dobra, była. Bardzo zostaniesz. Była. I wszystkie stroje robimy, tak? Tak, w 15 minut. W sumie. Dobrze. Dobra, ten make-up. Dobra. Być usta jej, dam make-up. Dodatki to tutaj raczej żadnych dodatków nie chcemy. No ja mu zrobiłem już twarz. Ja muszę taką lekką pomadkę. Dobra, więc górę części ubiorów, pokaż mi się tu. Ten już bugur leci. No nie? On ma wprawę, on jest w tym fachu dłużej. No. Tylko wiesz, Piotrek, my jeszcze mamy makijaż, nie? No właśnie. A to nasza będzie bardziej zjawiskowa. Eyeliner, o Jezus Maria. Taki luźny styl? Dlaczego by nie? Nie będę robił. Albo może... Czekajcie, zobaczymy dalej, co tu jest niżej. Takie są dobre, ewentualnie może takie... Nie, takie są dobre. Eyeliner. Nie wyglądasz źle. Ja myślę, że sobie za niektóre rzeczy podziękuję w makijażu. Właśnie, nie wiem, ale mi eyeliner psuje. Niestety u mnie jest tak, że strasznie nie pasują do inkarnacji, więc niestety, bo jest murzynką, więc... Naprawdę? Aha, no, okay. Bo wyszła mi, no cóż... Po mamusi. Po mamusi. Po mamusi. Słuchajcie, ja jak zawsze trampuszczały daję, bo ja trampuszczały kocham, to jest najlepszy but na świecie, ja w trampkach śmigam całe życie. W ogóle najlepsze jest to, że tutaj na policzki, bo ja nie żeby było, że się znam na tym, ale z tego co wiem, to na policzki nakłada się ślad róż Gosi i zarówno... I tak, patrzymy jak ona sobie się... tam, jak ona to mówi, Jezu, cieniuje, degażuje. Degażuje to się włosy, Maciek. Tak, wiem. Spokojnie, no. Piotrku, spokojnie. Tak, właśnie te dołki trampki takie w policzkach takie? Sobie robi, cieniuje, no. Wiecie, skoro moja chce być bajecznie bogata, to musi być jakaś taka ekskluzywna. No. No, taka prestiżowa. Taka prestiżowa, tak. Definitywnie. No makijaż chyba jest zrobiony. O, mamy zegareczek. Dobra, tu wygląda co chodzi tak całkiem znośnie. Nie wiem, wydaje mi się, że jest okej, okay, chociaż tą koszulę bym może zmienił. A może kolor tej koszuli chociaż? Wojtek, ile mamy czasu? 11 minut. No to, okay. Chłopaki, sprężamy się. No sprężamy. Nie, to musi być coś takiego luźnego, on musi się czuć luźno w tym. O, nein! Ja chyba dam jej to. Jakiś ładny wzorek jest? Może to jej tam... t-shirty, czekaj. A to? O nie, wygląda jak Alibaba 7 rozbójników, źle. Moja będzie taką biurwą. Okej. Naprawdę chcesz to jej zrobić?
Nie no, robię jej taki codzienny, taki wiecie, elegancki, nie? Ona ja moje robię taki ona będzie lusie. Cała elegancka i prestiżowa. Big reputation, big reputation. Oh. Masakra. Jeansy potrzebuję. Słuchajcie, ja bym go tak zostawił. Matka też tak patrzy, jest taka odjechana, ma takie dziwne fryzury. Kurde, ty masz łatwiej, bo ty masz faceta. No tak się stało, no. To ci poradzę. To jest dużo łatwiejsze. Dobra, rozbieram cię. Ja czy już jesteś rozebrany w sumie. Co by ci tu dać może taką bluzeczkę? Czekajcie. A może taki sweterek po prostu? Albo to ci zostawię, tylko że inny kolor. Dobra, powiedzmy, że ja już codzienne mam zrobione. Przechodzę dalej. To co, jak tak szybko? No, to co się będę. To jest... Pozytywa, żeby to miało jakiś smak tam, wiesz. Dam jej ringa. Będzie miał... Piotr! Tak ringa? Nie! Finger ringa. Finger ringa. Dobra, a to je usunę. Gdzie to się usunę? Tu. Dobra. Niech ma tylko pierścionek. O Boże, jakie dzwony, buty. Nie! Boże, a to jest makijaż. O, może tak. Szpile. Gdzie są szpile? Nie na wysokim obcasie, tylko... No. Może te? Ja nie potrafię w makijażu. Jak a to? A to wybrałem taki podstawowy. No halo! Tak, słuchajcie, patrzcie, tak na czarno go całkiem ten? Trachnąć tu tak klasycznie? Te buty mi się nie podobają, są jakieś takie z tyłka, no ale w ogóle, jakie to są złote buty prestiżowe takie. tak trampki do garnituru, poczekajcie. A to w sumie nie wygląda źle. Fajne. Czy do oficjalnego do garnituru. Dobra. Teraz sportowy. Wizytowe. Rozbierz się. Dobra, rozebrany jesteś. Sportowy, słuchajcie. Co to za kica? O Boże, nine! Nine! Jakie to są okropne rzeczy. O, to jest całkiem spoko. Kto to projektował? Małgorzata Jamroży? To jest tak, projektant płakał jak projektował, nie? No chyba. Ja nie ogarniam tego. Te rzeczy są okropne. To ma zadzie... O, taki ona dresik? Ona ma strasznie cycki obwisłe. To jak to? Piotrek! No to weź jakąś operację plastyczną strzel. Ale biustonosz, jakby był. Mogę jej cycki podwyższyć w takim... Nie no dobra, nie robię tego. Dam jej takie. Takie jeszcze... jej pasują w sumie. Słuchajcie, ja trampki daję prawie wszędzie, bo ja kocham trampki, no. Makijaż. Taki jestem. Do każdego stroju trzeba makijaż dawać. No tak. No. OMG. Ja no będę dobra. Dawać wszędzie ten pierwszy, bo to jest chyba w przypadku. Tak, bo Wojtek idzie na ułatwienie. Nie, Maciek, to nie nawet nie chodzi o to, tylko że w przypadku mojej simki jest duży problem z karnacją i nieważne jaki dam jej kolor, to jest katastrofa. A mi się chyba udało zrobić jakoś tak w miarę. Daj mu taką, patrzcie, rękawicę. Myślę, że całkiem spoko. Pansolety. Dobra, taki ciemniejszy jej dajmy. A może coś na twarz mu dajmy teraz? Do tego jakieś dodatki. Wiecie, on jest taką jakby gwiazdą Hollywood, więc on będzie biegał w okularach. Po Hollywood? Hollywood! Ej, dobra. Wygląda całkiem spoko. Dobra, piżamka. Ładnie, o Boże, jakie mam bombożki! Włosy jej zmienię jeszcze na wizytowe. Bo jak nie mamy czasu? 7 minut. Żartujesz? Znaczy 8 w sumie, bo dopiero przeskoczyło. Ale wiecie co, ja w sumie moją szybko skończę. Ja już właśnie wybrałem sportowe. Ja już jestem teraz już na piżamce. Piżamę idę, no ja też. Piotruś? Ja jestem jeszcze w wizytowych. Ty jesteś jeszcze w powijakach. Do makijaż do snu niepotrzebny. No nie. O tak, to jest totalnie to, co chciałem. Tak, to jest totalnie to. Taką... Ładnie wygląda. Dobra. Sportowy. Spoko, sportowy, te spodemki. Możemy dobra, spiąć. Idę na impreza, baby. Impreza, jumpreza. Dobra. Możemy je zrobić tak. Bez makijażu sportowego. Przypominamy, że to są simsy po męsku, pamiętajcie. Tak, my nie mamy jakiegoś super gustu. Choć dokładnie. uczymy się na każdym live z wami, uczymy się. Nie ukrywajmy. Ładny dresik. Tak, dokładnie. A jak jej dam te gacie do snu, do kąpieli, to się nie stanie. No jak wolisz, no. O nie, tragedia. W co by cię tu? Słuchafony na imprezę? Nie. Żebyś ty wyglądał pristeżowo. Nie, to nie pasuje w ogóle. O Boże, nine. Nie. Do snu daj mi po prostu t-shirtę i gacie i wystarczy. Adidasy, pięknie, dobra. Teraz okay. Na imprezę. O, to miała wygląda fajnie. 30. Minut zostało? Tak. Piotrek, sprężaj się. Ja jestem w piżamie właśnie. To dobrze.
Dobra, dobra, obuwie. I trampki oczywiście, patrzcie, jak zawsze. Jaka byłem. Siwizna! Nie wierzę. Może też w sumie niebieską zostawić? Boże. Chociaż nie wiem, czy to pasuje tak na imprezę. Znaczy, jest, wiecie, taki fajny imprezowy. No ale na imprezę to pamiętaj, taki na lajcie czy laucie, nie? Znaczy ja... Nie jakiś taki przekokszony czy coś. Znaczy no jest taki dość, jakby to była ekskluzywna impreza na East Side Upper coś tam New York. Upper East Side, o tak to było w plotkarze. Ej, czajcie, jak dałem wiem, te dready, to trochę wygląda jak ta, z Wyspy Przetrwania. A, no, to z moje mataki. Tak wygląda, to moje tak... Mataka, hej! O, te włosy chyba będą dobre, okulary w sumie tak do... Nie, do sumie trzeba zdjąć może jakiś taki, czekajcie, kapelusz jakiś taki, może mu trzaśniemy na imprezę, co? Jakaś piżamka. Mówię, my z Piotrkiem mamy gorzej, bo my mamy jeszcze pierdzielony makijaż. Tak, no macie, tak. To jest prawda. No, to jest masakra jakaś. Z rondem? Jezu, czapka z rondem? Nie, a tak cię tutaj? Nie! Mówię, ja mam jeszcze większy problem, bo kurczę, mówię, mi nie pasuje ten. Dopiero cały. Do karnacji niestety, no. Ja to wezmę całościowe. O, szlap roku w sumie. O, ale patrzcie, jakby tak poszło na imprezę, patrzcie, całkiem spoko z tą czapką taką. No zaszalejmy, słuchajcie, zaszalejmy trochę dzisiaj. Może jeszcze jakieś dodatki takie... Papuczki niech będą takie. Impra, ile jeszcze czasu? 5 minut niecałe. Dobra, okej. Okay, ej, to easy peasy lemon squeezy. Nie, no to chyba jest okej, okay, chociaż... Jest okej, okay, mi się wydaje, bo... Jump razowego muszę je pokryć. Jakie okulary mu trzasnął! A, jeszcze do pływania, halo! Ja ją zrobię Bon Appetit, baby, bo jest z wisienki. Bon Appetit, baby. Na imprezę to takie Bon Appetit. Dobra, i teraz do pływania. Tu też bym mu dał okulary, słuchajcie, takie do basenu, swimming pool. Swimming pool. Ale ona jest u mnie płaska tego... strasznie. U mnie też, ona w ogóle nie ma żadnego. O Boże, jeszcze ma brzuch. Jest... No dobra, to miał... A to nie, to nie. W tym turbanie. Słuchajcie, ja nie wierzę w siebie. Nie wierzę w siebie i swoje możliwości, nie? Co żeś zrobił? No dałem go do turbana, ale już to cofnąłem. Słucham. Okay. No w turbanie był, co? Dobra, jakieś wysokie gatki ptasiki. No dobra, do kąpieli w sumie makijaż też nie jest potrzebny. Takie, o tak, dobra. Pięknie, make-up. Make-up in the city. Ouu, tutaj chcemy, tak. Oczywiście. Nie, to odpada. Jakieś takie fikuśne. Ja myślę, że jakieś... może takie zostawimy, tylko że w jakichś normalnych kolorach i barwach. Tak, tego nie widać. Tylko, o, dobra. I teraz tak. Tu są jakieś bransolety na rękach ma. I pierścień też ma. Ile? Ile? Ojej. No dobra. Nie, bez do kąpieli jakieś zegarki czy coś? Nie, chyba nie, prawda? Nie, ja nie dałem żadnych zegarków. Po co to? Nie, no dobra. Na imprezę musi mieć taki mocny makijaż. No to ja jestem taki... done. A ja jeszcze nie, ja jestem w imprezie. Skończyłem! Bitch. No to ja powiedzmy też skończyłem. A ja Piotrek, jeszcze ile masz jeszcze czasu? Ile ma Piotr czasu? 3 minuty. Dobrze. No dobra, znaczy, teraz tak, patrzcie. Zrobię on na 2,50. Z takiego ojca... I z takiej matki wyszedł takie cudo wyszło po prostu. To jest ja nie wiem. Mi też wyszedł całkiem spoko. Znaczy ja powiem wam tak, że mi też nie idzie najgorzej. Jest okej. Okay. Podoba mi się w sumie ten strój. Czulka. Nie, no jest okej. Okay. Ale słuchajcie, czego się spodziewać po takich rodzicach, tak? Mi patrzcie, na imprezę całkiem spoko wyszło. Patrzcie, jaka matka jest odjechana. Ona ma jakieś dredy fioletowe w ogóle. No to syn nosi sobie apaszkę. No słuchajcie, ile no nic jeszcze? Tu dodać, nic ująć. 2,20. Dobrze. Nie, to moja akurat, moja wyszła całkiem spoko. Happy, dawaj! No moment, no przecież ja muszę też, później będzie w komentarzach i nie zrobił lepiej. To jeszcze mu chód wybiorę za ten czas. Do pływania to ja zrobię. Powiem tak, mi się chyba najbardziej podoba na imprezę, które zrobiłem, bo jest takie spoko. To pierwsze codzienne to jest takie, mówię, taka biurwa typowa. Naprawdę? No. Dobrze. Na ten. Oficjalnie to wygląda, jakby była syrenką H2O, dwie krople wody, czy tam jak. Okej. Chociaż w sumie nie jest źle ze wszystkim. Słuchajcie, to ja wam jeszcze tak, zanim Piotrek tam kończę, ja wam pokażę wszystkie historie po kolei, więc tak wygląda w codziennym. Tak, Wojtek, też to możesz zrobić, bo się nie doczekamy. Znaczy, ja już pokazywałem, tylko że ja sobie jeszcze, wiecie co, dodam okulary w sumie do pływania, o. No, więc tak, tutaj mamy strój, w sumie ten taki, wiecie,
oficjalny jest taki bardzo oficjalny. Tak. Sportowy spoko całkiem, też do dresik. Tego klapeczki muszę dać. Piżamka. Nie ma nie ma w ogóle tego do pływania nic? Wiecie co, strasznie mi się podoba mój, ten imprezowy, bo ma taką czapę fajną na głowie i to tak wygląda fajnie dość. Nie wiem, jakoś tak jakoś pojechałem dobra, dzisiaj. Dobra, ja tylko sprawdzę, czy tu jest wszystko okej. Okay. Tu jest okej, okay, no jest okej, okay, jest okej. Okay. Do pływania. Poczekajcie, to ja jej dam jeszcze króliczki kapcie do spania, o. Dobra. A co? I'm to done. To co, ready? Tak, done wszyscy. Stop. Słuchajcie, wszyscy, stop, no, zatrzymaj to ile? Was. Dobrze. 50 sekund dobrze. Zostało. 50 sekund. Więc słuchajcie, mam nadzieję, że wam się ten kas podobał. Idźcie też do chłopaków na challenge, do Piotrka i do Wojtka, bo tam jest druga perspektywa i trzecia perspektywa, także włączcie sobie trzy karty na raz, włączcie jeden głos i jedźcie z koksem. My się cię bawiliśmy super, moim zdaniem. Tak, fajnie było. Spoko. I całkiem fajnie wyszedł. U mnie jest Emil Mazur. U mnie jest Patrycja Paliwoda. A u mnie Paulina Junior Burak. Bawi was no. To? Także tak to bawi wygląda. To? Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobało, co byście zmienili, co byście innego zrobili. Przypomniałem też o hashtagu, pokażę wam jeszcze galerię może, o hashtagu kas dla Andeca, że w tym momencie możecie nam, w sensie ogólnie możecie nam robić, tak? Czekajcie, zobaczymy, co jest dla kas dla, ojej, Andeca. I pod tym hashtagiem, widzę piękne synki do Agity Beauty, Wojtku, Piotrku. Tak, bardzo tak? Dobrze. I psy, i koty, także widzę, że będziemy mieć sporo pracy jak Magia Gessler, żeby to wszystko odczarować. Koniec gówna i koniec wszystkiego w kolorze gówna, tak jak powiedziała Magia Gessler. Jeszcze sobie też na koniec pokażę wszystkie stroje, bez tego zbędnego paseczka. O. Tak, pokażcie, już też pokazywałem. No i co? Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Były ze mną Piotrek i Wojtek. Tak, byliśmy. I dajcie znać w komentarzu koniecznie, komu poszło najlepiej. Tak, koniecznie. Byłem też ja i słyszymy się w kolejnym challenge już za tydzień, także trzymajcie się, cześć, buziaki i buziajcie wy też, pa, pa! Pa, pa.